Witam na kanale Zielona Alternatywa. Dzisiaj druga część filmu pod tytułem Zatrzymać lato. Na tych filmach chcę pokazać rośliny, które na początku września kwitną w ogrodzie, bo w ogrodzie preriowym to jest ten okres, kiedy zaczynają na pierwszy plan wychodzić trawy ozdobne. I to one grają pierwsze skrzypce, są najbardziej widoczne. Natomiast warto jest też mieć coś w ogrodzie kwitnącego. Więc są to byliny, są to krzewy. W pierwszej części filmu pokazywałam na przykład Rudbeckier, deszcz himalajski. W dzisiejszej części filmu pokażę na przykład kilka moich róż, które właśnie teraz mają drugie kwitnienie. I to są wszystko te rośliny, które ogród preriowy urozmaicają, wprowadzają żywy kolor, wprowadzają nadal jakąś namiastkę lata, dlatego warto o takie rośliny też zadbać. Tak jak mówiłam w pierwszej części filmu, kwitnienie teraz zapewniają te rośliny, które późno kwitną, na przykład właśnie rudbeckie. To są też rośliny, które bardzo długo kwitną, na przykład jak deszcz himalajski, ale to są też rośliny, które na przykład o tej porze roku powtarzają kwitnienie. I w poprzedniej części filmu zakończyliśmy na tarczycy bajkalskiej i na rozchodniku okazałym, a teraz będzie ciąg dalszy. A to już szałwia umszona. Szałwie pokazywałam na kilku filmach, między innymi o bylinach, które dobrze znoszą suszę. To jest tak zwana moja skarpa, czyli bardzo nieprzyjazny fragment ogrodu dla roślin, dlatego że tutaj jest sucho. A szałwia umszona bardzo dobrze się sprawdza i teraz kwitnie drugi raz. Po pierwszym kwitnieniu, które przypadało na drugą połowę czerwca, ja wszystkie szałwie obcięłam, tak jak zresztą robię to co roku. W tym roku zrobiłam to za jednym zamachem i już nie robiłam kilku podejść, dlatego że była taka dosyć deszczowa pogoda, było pochmurno, więc obcięłam wszystko na raz, bo wiedziałam, że te rośliny nie będą zbyt chorować, bo było wilgotno w podłożu i też miał padać deszcz i one bardzo szybko się zregenerowały i dzięki temu teraz kwitną. Wszystkie moje szałwie kwitną, bez wyjątku, więc mam teraz kolor i niebieski, i różowy, i biały. Dlatego warto po pierwszym kwitnieniu zrobić z szałwiami porządek, właśnie po to, żeby mieć kwitnienie po raz drugi, późnym latem, czy też właśnie wczesną jesienią. W czerwcu, kiedy kwitła szałwia, tutaj było więcej tych kwiatostanów. Ale to jest normalne, dlatego że pierwsze kwitnienie jest bardziej obfite, bo to jest główne kwitnienie. Teraz jest troszkę mniej tych kwiatostanów, ale mimo wszystko jest to świeży kwiat, świeży kolor i takie naprawdę odświeżenie na tej mojej skarpie i odświeżenie całego ogrodu preriowego. W czerwcu, kiedy szałwie kwitły pierwszy raz, z tyłu jeżówki jeszcze nie kwitły. One były zielone. Rozplenice, które teraz już mają swoje pióropusze, były niskie, to były takie małe zielone kępki, czyli z tyłu właściwie te wszystkie byliny i trawy dopiero wchodziły w fazę wzrostu i dlatego ta szałwia na pierwszym planie, ona też odwracała uwagę od tamtych zielonych, jeszcze niezbyt ciekawie wyglądających bylin i to szałwia była takim, można powiedzieć, showstopperem tutaj, przyciągającym uwagę. Później, kiedy szałwia przekwitła, kiedy tutaj zrobiło się praktycznie łyso na dole, to z tyłu kwitły jeżówki. Jeżówki miały intensywny różowy kolor, rozplenice były coraz większe, z tyłu trzciniki ostrokwiatowe też zaczęły intensywnie rosnąć. Teraz można powiedzieć, że wchodzimy w trzecią fazę. Jeżówki bledną, jeżówki przekwitają i one już nie są tak ładne. Natomiast tutaj szałwia znowu odwraca uwagę od tych starzejących się bylin i to szałwia daje intensywny kolor ze swoich kwiatostanów. Tak więc to jest taki efekt zatrzymania lata, dlatego że cała reszta już powoli przekwita, natomiast szałwia przeżywa swoją drugą młodość. Inną byliną, która czasem powtarza kwitnienie, jest lubin. Ten akurat jest wyjątkowo ładny. To jest moja siewka, którą przesadziłam tutaj w lecie. I sama jestem zaskoczona, jak ładnie wygląda, jak ładnie kwitnie. Łubiny, tak jak powiedziałam, czasem kwitną powtórnie, dlatego ja traktuję te kwiatostany o tej porze roku bardziej jako niespodziankę. W każdym razie można się spodziewać też takiego drugiego rzutu
jak teraz. Innymi roślinami, które powtarzają kwitnienie, są ostróżki. Jeżeli ostróżki odpowiednio potraktujemy po pierwszym kwitnieniu, to one jesienią też kwitną powtórnie. Zresztą u mnie też już kwitły w tym roku, jakiś tydzień temu, tam gdzie rosną miskanty, ale to kwitnienie też nie jest aż takie intensywne jak kwitnienie pierwsze. Na pewno po ostróżkach można się spodziewać lepszego kwitnienia niż po łubinach. Natomiast łubiny, tak jak tutaj, też jest to dodatkowa atrakcja wczesnej jesieni. Kolejną byliną, która kwitnie drugi raz w tym sezonie, jest ślas piżmowy. Jest to też moje odkrycie tegoroczne, dlatego że ślas rośnie u mnie pierwszy raz. Tutaj są dwie rośliny, które bardzo ładnie się przyjęły, bardzo ładnie się rozrosły. To pierwsze kwitnienie już było całkiem przyzwoite. Ja po kwitnieniu przycięłam te rośliny, żeby one się zagęściły i teraz weszły w fazę drugiego kwitnienia. Myślę, że zainwestuję w tą bylinę. Ja ją rozsadzę i też przesadzę w inne miejsca, bo widzę, że jest bardzo zdrowa, niewymagająca i też pięknie kwitnie. To drugie kwitnienie teraz jest jeszcze bardziej cenne, dlatego że ten kolor na pewno wprowadza taki element świeżości. I myślę, że kilka pustych miejsc, z którymi nie wiem co zrobić, właśnie będzie przeznaczone dla tej byliny, która jest bardzo, bardzo obiecująca. Krzewy w moim ogrodzie preriowym to rzadkość. Jest ich stosunkowo niedużo, no bo przecież to ogród preriowy, więc dominują byliny i trawy. Jednymi z krzewów, które sadzone są właśnie dla tej wczesnej jesieni, są pięciorniki. To jest odmiana Lovely Pink, czyli bladoróżowy kolor. Teraz właściwie on wygląda jak biały, ale kwiaty są różowe z lekko żółtymi środkami. Pięciorniki kwitną praktycznie od czerwca, ale kiedy dookoła jest masa kwitnących bylin o intensywnych kolorach, kiedy dookoła tak dużo się dzieje w ogrodzie preriowym, to te pięciorniki są praktycznie niezauważalne. A teraz, kiedy sąsiedzi pięciorników już troszkę przekwitają, kiedy to sąsiedztwo jest takie mniej widoczne, to wtedy pięciorniki są dopiero bardziej zauważalne, dlatego że też bardzo intensywnie kwitną i kwitną praktycznie do października. Dlatego jak dla mnie pięciorniki to jest bardzo dobre urozmaicenie rabat bylinowych, dlatego że na początku września wprowadzają taki element właśnie intensywnego kwitnienia. Te kwiaty są błyszczące, aż wręcz świecące przy słońcu. Jest ich masa. Oczywiście częściowo teraz już ten krzew jest przekwitły, ale nowe kwiaty będą cały czas się pojawiać, więc ten efekt kwitnienia jest bardzo długi. Dalie, czyli jak mówiła moja babcia Georginie, są w swojej szczytowej formie. I teraz jesteśmy na skraju mojego ogrodu preriowego. Właściwie to jest taki wąski pasek. Posadziłam tutaj też dalie pierwszy raz w tym roku. Bardzo dobrze się sprawdzają, bo mało co teraz kwitnie. Wszystkie byliny obok już przekwitły. A taki intensywny kolor bardzo dobrze się sprawdza. One jeszcze mają masę pąków. Więc ten efekt takiego żywego, świeżego koloru jeszcze przez długo będzie tutaj zachowany. Kolejna dalia w kolorze bladego różu. Świetnie komponuje się na przykład z hortensjami, które już powoli zaczynają brązowieć. Masa pąków, masa kwiatów, świeży kolor, bardzo długie kwitnienie, które na pewno jeszcze długo potrwa. Bardzo dobre urozmaicenie każdej rabaty. Myślę, że w przyszłym roku też dalie zastosują jako taki element przedłużający lato, przedłużający kwitnienie i taki odświeżający. No i przyszedł czas na róże. Koniec lata to jest ten czas, kiedy róże zaczynają kwitnąć drugi raz w sezonie. Ale od razu muszę przyznać, że nie mam wielkiego doświadczenia, jeżeli chodzi o róże. I tak naprawdę moja przygoda z różami praktycznie na dobrą sprawę zaczęła się rok temu na jesieni, więc większość róż, które teraz pokażę, kwitła u mnie w tym roku po raz pierwszy. Więc są to młode okazy,
i dopiero zaczynam się nimi bardziej interesować, można powiedzieć. Też nigdy nie byłam wielką fanką róż, między innymi dlatego, że po pierwsze mają kolce, ale też na pewno narażę się wielu ogrodnikom. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że każdy ogrodnik, szanujący się ogrodnik, jakieś róże w ogrodzie ma, więc stwierdziłam, że też jakieś te róże wypadałoby mieć. No i stąd właśnie rok temu kupiłam kilkadziesiąt sztuk i jestem zadowolona z tych róż, między innymi dlatego, że urozmaicają mi trochę moje rabaty bylinowe. Staram się nie sadzić bezpośrednio między bylinami, dlatego że te kolce by mi strasznie utrudniły taką codzienną pracę. Ta róża, którą teraz pokazuję, to jest róża eglantynę. Ona tutaj rośnie sama. I jak widać, teraz to jest ten moment, kiedy ona bardzo fajnie wygląda. Z tyłu są rdesty, są też obok ostnice. Bardzo fajnie wygląda w towarzystwie tych bylin. Wprowadza taki element właśnie odświeżający. Tutaj już wprawdzie rdest kwitnie, ale to kwitnienie już jest od dawna, więc przyzwyczailiśmy się do niego. Natomiast teraz, kiedy te pąki się rozwinęły, to ta róża tutaj fajnie wygląda i fajnie odświeża całą rabatę. Teraz jesteśmy w innym miejscu ogrodu, ale na pierwszym planie też jest róża eglantynę, jedna sztuka. Obok są dwie inne róże, też w kolorze różowym, ale bardziej intensywnym. To jest Mortenbelle i Kölner Flora. Tutaj centralnie to jest jeden z moich zabytków ogrodowych, czyli stary siewnik konny. Może kiedyś zrobię film o moich atrakcjach tego typu, ale dzisiaj chciałabym się skupić na różach. To jest taki zakątek, gdzie przekwitają jeżówki, przekwitają hortensje z tyłu. Musiałam przyciąć przegorzany, bo już strasznie wyglądały. Większość bylin tutaj już jest stara, brzydko wygląda. Albo jeszcze w miarę wygląda, ale lada moment już będzie wyglądała staro. Te róże bardzo fajnie tutaj się sprawdzają, dlatego że wprowadzają taki ożywczy kolor i to kwitnienie naprawdę to jest zatrzymanie lata. Więc to, co dla mnie jest istotne, nadal coś kwitnie w ogrodzie, nadal coś się dzieje. Myślę, że ja tutaj niczego nie odkryłam, bo to już ogrodnicy doświadczeni to wiedzą i to nie jest żadna nowość, że róże świetnie komponują się z innymi roślinami, ale u mnie to jest jednak nowa rabata i polecam właśnie takie zestawienie róż, na przykład z jeżówkami czy też z trawami, właśnie dla takiego ostatniego rzutu, takiego mocnego koloru. Przy okazji pokażę kilka moich róż, są to głównie róże rabatowe, które sadziłam albo na jesieni ubiegłego roku, albo teraz wczesną wiosną. Więc są to bardzo młode okazy. A pokazuję dlatego, że na jesieni zwykle wszyscy bardziej interesują się różami, dlatego że koniec października, początek listopada to jest ten okres sadzenia róż z gołym korzeniem. I ja rok temu jakoś we wrześniu właśnie zrobiłam zakupy internetowe i część tych róż dostałam właśnie jakoś pod koniec października chyba. I dlatego myślę, że część ogrodników teraz może zastanawiać się nad różnymi odmianami, więc ja pokażę te, które są u mnie. Ta na pierwszym planie to jest odmiana Baronese, czyli taki dosyć intensywny różowy kolor. Tutaj są dwie sztuki rosnące obok siebie. A z tyłu to jest, jak to się mówi, siostrzana odmiana, czyli Maria Teresa. Bledsza, taki jasno-różowa. Wydaje mi się, że pokrojem one są zbliżone i też wysokością, z tym, że nie będę tutaj robić z siebie eksperta, bo nim nie jestem. Zgodnie z opisem Maria Teresa powinna być ciut wyższa, dlatego jest posadzona z tyłu. W każdym razie Baronesa jest ciemniejsza, Maria Teresa jaśniejsza. To zestawienie wydaje mi się ok. I szczególnie teraz sobie właśnie cenię, że dlatego, że mam znowu kwiaty, które intensywnie kwitną i też mogę sobie zrobić ładne bukiety, czyli efekt zatrzymania lata jak najbardziej się sprawdził. To już odmiana Kosmos, też róża rabatowa.
Kwiaty dosyć spore, tak mi się wydaje, w kolorze czysto białym. A to pomponella, róża rabatowa, chyba dosyć popularna. Zresztą ja nie mam jakiegoś wyrafinowanego gustu, jeżeli chodzi o róże. Tym bardziej, że jestem ogrodnikiem początkującym, jeżeli chodzi o te rośliny. Tutaj rosną trzy sztuki. Bardzo obficie kwitła pierwszy raz i teraz drugie kwitnienie też jest, wydaje mi się, obfite. Moim idolem, jeżeli chodzi o róże, jest pan Grzegorz Chyży, różeogrodowe.pl. Ja właśnie z tej szkółki kupiłam przez internet większość moich róż. Pan Grzegorz bardzo fajne filmiki udostępnia. Ja też wiele rzeczy się nauczyłam, jeżeli chodzi o róże, ale najważniejsza rzecz, którą zapamiętałam z tych filmów, no to jest to, żeby po prostu próbować i się nie stresować. I przyjęłam taką zasadę, stwierdziłam, że najwyżej jak mi się nie udadzą, bo to trudno. Ale jak widać, sezonki były bardzo dobrej jakości. Te róże też są odporne i to, co jest sprzedawane na polskim rynku, to nadaje się po prostu do naszych warunków, więc już po tym pierwszym sezonie wydaje mi się, że jakoś z tymi różami sobie poradzę. Kolejna róża rabatowa, kolor ciemnoróżowy, właściwie wpadający w fiolet. Świetnie sprawdza się tutaj. W sąsiedztwie łubina, który dawno już przekwitł, i w sąsiedztwie traw jest tutaj ostnica, rozplenica, z tyłu jest miskant, masa koloru zielonego. Bez tej róży byłoby tutaj na pewno nudno, nic by się nie działo, a dzięki temu, że ona tutaj rośnie i że tutaj teraz kwitnie o tej porze, no świetny akcent kolorystyczny. I na koniec jak zwykle ciekawostka. Jesteśmy w takim zakątku, który zagospodarowałam na wiosnę. Ciekawostka polega na tym, że przez internet kupiłam chyba 12 dali, które miały być w kolorach żółto-pomarańczowo-czerwonym. Każda miała być inna i to miały być właśnie takie kolory ciepłe, kolory takie intensywne i taki to jest efekt. Trzy z tych dali są jednakowe i są w kolorze praktycznie białym. Więc taka oto niespodzianka, że kupuje się jedno, a otrzymuje się drugie. Oczywiście wszystkie te dalie są ładne, no bo dalie z zasady są ładne, więc ja się ich nie pozbędę i nie wyrzucę ich. Natomiast no, efekt jest inny od oczekiwanego. Z tym, że dalie kupuję zawsze na wiosnę, kupuję kłącza, więc nigdy nie ma gwarancji, że ten kolor będzie taki jak deklarowany. No ale w tym roku to już była mega pomyłka. Tych białych mam zdecydowanie za dużo, no ale przy kupowaniu właśnie kłączy zawsze jest jakieś ryzyko, że będzie pewna niezgodność.